Siemaneczko, sestry Pandy, witam was w kolejnym odcinku z gry Cities Skylines 2. I w dzisiejszym odcinku będziemy oczywiście dalej rozwijać swoje miasto. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki wam się spodobały. To już jest trzeci odcinek Citiesków. W dzisiejszym odcinku na pewno rozwiniemy troszeczkę jeszcze miasteczko. Na pewno będę chciał dążyć do tych 10 tysięcy mieszkańców. Mamy w tym momencie 3600. No powoli to będzie się rozwijało. Też sobie poglądałem innych twórców na YouTubie i na przykład ogarnąłem w końcu, dlaczego oni piszą, że jest za mało klientów. Czasami to się pojawia dlatego na przykład, że gdyż jest bóg i po prostu nie znikają te ikonki. A z drugiej strony po prostu trzeba bardziej nie patrzeć na to, co tutaj oni potrzebują, bo to jest taki wskaźnik po prostu, jeśli potrzebują, to możesz się budować, ale nie musisz. Właśnie tak samo muszę na to zwracać uwagę. W ogóle przeniosłem tutaj duży parking z strefy przemysłowej, no przemysłowej, bardziej handlowej, do miasta, bo tutaj szczerze więcej oni tego potrzebowali, a ten mały parking był ciągle tak naprawdę zapełniony, a tutaj jest tylko w 50%, więc fajnie wyszło. Ten jeszcze będę musiał gdzieś do miasteczka przenieść, ale jeszcze nie wpadłem na pomysł. Może mógłbym... Zróbmy tak, że przeniesiemy sobie ten tutaj. To też może być dobre. Dobra, przenieś. No troszeczkę zniszczymy na pewno tych gruntów. Pyk, no wiem. Troszeczkę oczywiście tutaj mieszkańców poszło. Ale najważniejsze jest to, że teraz przeniesiemy sobie tutaj do strefy. Ja mogę pod... O! A, bo latarnia nie przeszkadza, no to git, no to wygląda spoczko nawet. Czy my tu chcemy dalej zrobić strefę handlową? Jak wygląda z małymi? No oni tak średnio tutaj chcą strefę handlową, znaczy małe zabudowanie. Małe zabudowanie to może nie będziemy dawali, bo to nie ma sensu. Damy sobie tutaj, o, taką małą strefę handlową. Tutaj też to rozwinąłem, jakby później trzeba było strefę handlową robić. Ale w dzisiejszym odcinku najbardziej to, co bym chciał zrobić, to troszeczkę mieszkańców trzeba byłoby natworzyć, żeby tutaj się zapełniło chociaż do 200, bo tutaj strasznie potrzebują. O, że aż 41%, nie? Za mało pracowników, to jest dużo. By musiało być tak z około 200, więc będziemy w tą stronę na pewno szedli. I na pewno tu trzeba tą strefę mieszkalną bardziej rozbudować. Tam jeden komentarz chyba Human napisał, żeby po prostu też nie robić takich timelapsów, żeby też pokazać, jak samemu buduje, więc sobie na pewno to ogarniemy. Dzisiaj tak, tutaj mamy te dróżki, czy ja będę sobie, w końcu mógłbym zainwestować troszeczkę. Ja na pewno tutaj tego nie użyję, ale w przyszłości przyda się te większe drogi. Węzły drogowe by się przydały, ale może teraz dużo drogi na pewno chciałbym, bo autostrady na razie nie potrzeba. Jak to wygląda z tymi dużymi drogami? Okej. Okay. A jakbym chciał na przykład rozszerzyć tutaj te dróżki, jak to wygląda? Dobra, rozszerzanie tych dróg wygląda w taki sposób, że i tak bym musiał się pozbyć albo przesunąć szkołę. Tutaj jest policja? Tu skadłem? Chyba. Tutaj jest parking, tutaj jest strefa mieszkalna. Okej. Okay. To zbyt bardzo bym nie mógł tego rozwijać w tym miejscu. Jakąś drogę tutaj rozszerzyć też się średnio opłaca. Tutaj zrobiłem tą właśnie strefę taką dla mieszkańców przy wodzie. Udało mi się w końcu wykminić, jak to trzeba robić. Po prostu wchodzimy tutaj w dróżki i jeśli mamy drogę, na przykład małą drogę, no to nie zwiększamy 10-metrowe, tylko sobie zmniejszamy po prostu stopień. Wchodzimy na 1 i zmniejszamy po 2, 1,25 tak naprawdę, więc to trzeba sobie zwrócić na to uwagę na pewno. Też widziałem w ogóle, że aktualizacja wszedła do Citiesków, która troszeczkę usprawniła minimalnie grafikę. Minimalnie, mogę tyle wam powiedzieć, mam może z 5% więcej po prostu FPS-ów. Bardziej się utrzymuje 70 niż wcześniej spadało po tych 70 w dół. I tak mam ciągle stabilne 70-80. Oczywiście jak oddali mi mapę, to jest więcej, nie? Tutaj nie można nic powiedzieć. Jak bym chciał tutaj to rozwinąć? To jest dobre pytanie. Komunikację będziemy na pewno się bawili może w kolejnym odcinku, nie wiem. Dzisiaj odcinek jest głównie z przemysłu, więc tu będziemy musieli zwrócić na to uwagę. Dobra, zróbmy sobie taką krętą drogę. Ja nigdy nie mówię właśnie, jak ja to robię, że tak fajnie buduję w taki sposób. No po prostu troszeczkę mam do tego dryk, to nie mogę zaprzeczyć. Dobra, zróbmy tak.
Dobra, zróbmy troszeczkę wcześniej, tak żeby to się pokrywało. I zróbmy sobie kąt 90 stopni. Jest tutaj 90, pokaż mi. Pięknie. No i mamy taką ścieżkę, która jest, powiedzmy, w tym miejscu równoległa, tak? Tutaj nie chciałem tego burzyć, bo tutaj mamy stację do przepompowni wody. Więc tutaj musimy to zostawić. Czy to krematorium będzie działało? To jest dobre pytanie. Co tu oni chcą? Pokaż mi Twittera. Połączenie z internetem. A, wy będziecie chcieli już połączenie z internetem. Okej. Okay. Połączenie z internetem i może zrobimy w tym odcinku. Nawet może nie od razu. Jak to wygląda? Pokaż mi to. Namień. O, jak macie z tej strony, to z tej strony dalej przybijecie, nie? Bo tutaj trzypasmowa, no to trzypasmowa, jedziecie dalej. No i tutaj nie ma świateł, tak jak myślałem, na git. Też nie powiem, że świateł. O, no i pięknie. Ładnie to wygląda. Dobra, jeszcze jakbym mógł to tutaj rozbudować. Tu jest prosta droga. Zrobmy taką po prostu dróżkę donikąd, ale z jednej strony oni będą tutaj zadowoleni, że jest taka droga. O, taka dróżka i na końcu rondo. Tak. Jakoś to wygląda chyba, nie? Chyba źle nie ma. Jak to w ogóle, bo ja chciałem właśnie uprawy rolne w mieście gdzieś zrobić, czekajcie, bo ja tak się fajnie bawię wszystko, nie? A tu zaraz się okaże, że ja to muszę zburzyć. Mnie zdziwiło, bo mnie to troszkę, ani troszkę, nie? Tu. O, tutaj jest przemysł. I pokaż mi kurczaki. O. Tak sądziłem właśnie, że coś to z dupca, nie? Dobra. Jeśli mają być tu kurczaki, to poczekajmy. Mamy tu złączenie. Łącze mamy. Zróbmy tak. Jeśli my chcemy tutaj kurczaki. Kurczaki, ziemniaki. Zróbmy tak. Kurczaczki. No kurczaczki nic nie potrzebują, nie wiem czy widzicie. Zagrożenie chaosem jeszcze jest niskie, więc to jest tak naprawdę easy w tym miejscu. Dobra. Zróbmy tak. Tutaj. I tyle? Wystarczy wam? Nie wiem, jak wystarczy. Tutaj zbyt dużo mieszkańców nie będziecie potrzebowali. Polną drogę im tutaj... polna nie będzie pasowała w ogóle. Czy ja tu mogę dodać pas zieleni, czy dopiero jak będę upgrade'ował? A, bo dobra, mam tą ścieżkę zrobioną. Da się przyciąganie wyłączyć. O. Dobra, tutaj takie coś wyjdzie. O, niech będzie. Źle to nie wygląda chyba, nie? Okej, zróbmy teraz tak, żeby ten pas zieleni dodać. Z każdej strony jest pas zieleni. No i chyba dobrze to wygląda. Tutaj mamy jakieś połączenia drogowe? Nie mamy. No to jeszcze im tutaj zróbmy połączenie kolejne. Widzę, że znowu złe radio puściło mi się. Jakby ktoś nie wiedział, to są dwa radia. Czasami ludzie nie wiedzą, widziałem na YouTubie. To też takie info, że macie podwójne radio. W tym miejscu właśnie można sobie radyjko włączyć. Więc ja sobie używam tego radia tak, żeby leciało sobie w tle delikatnie. I chyba źle to nie wygląda. Oho, pracownicy. To będzie dobra skuteczność nawet. Co do moich pracowników? Za mało pracowników. No, pracowników to spokojnie, oni dojdą w czasie, więc tutaj nie bójcie się. Dobra, tu są sklepy, więc tu jeszcze musimy im jakieś tutaj zrobić drogi, tak żeby byli chłopaki zadowoleni. Dziewczęta oczywiście. Jakiś kąt 90 stopni, coś to kombinujemy. Aha, taki kąt wychodzi śmieszny. Jezus, nie o to mi chodziło. Dobra. Jeszcze raz budynek. Budynek. Droga. Pyk. 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 Dobra. Tu nie wyjdzie. Ale tu wyjdzie. No i... no nie no. Źle to nie wygląda, tak? Ale tu źle to będzie wyglądało. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy...
Ja nie chciałem, żeby to tak krzywo wyglądało. Weźmy to jeszcze raz. Dobra. Na środku. Jedziemy sobie tu. 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 I tu. No i taka dróżka jest spoko. I tu będziemy mieli strefę mieszkalną o małym zagęszczeniu. To krematorium. Ktoś mi dawał radę, raczej bardziej widziałem na YouTubie, niż ktoś mi dawał radę, że tu można. Tylko nie pamiętam, gdzie były te ścieżki. Dobra, zostawmy to sobie na razie. Zróbmy tą strefę mieszkalną, tylko zróbmy sobie, przesuńmy to delikatnie. Tutaj możemy sobie delikatnie powiększyć. Może będą chcieli sklepy? Nie wiem. Choć się domyślam. I tutaj ta strefa mieszkalna, można już stawiać. Okej. Okay. Tutaj strefę mieszkalną całą możemy pociągnąć. O, chyba będzie dobrze, nie? A tu się jak wybudujecie? O. Aha, takie coś. To może jednak nie dawajmy tutaj strefy mieszkalnej. Weź to wymasz. O, bo to będzie szpeciło zamiast, no. Co to kurwa jest? Ten, co się wybudował, jest zadowolony. Duży popyt nawet jest. W ogóle, widzowie, zmniejszyłem podatki. Podatki, jeśli chodzi o biura, o 6%. Żeby chłopaki się tutaj zaczęły budować, bo to jest dobre według mnie. Gdyż jak zmniejszymy troszeczkę... Co wy macie tu problem znowu? Za mało elektryczności. Jak za mało elektryczności? Tu nie sięga, bo się, kurde, źle zbudowaliście. Czemu tak dziwnie oni się budują w ogóle? To jest jakaś krzywa siatka strasznie. O, co to jest? Pokaż mi. Pożar lasu, ale gdzie jest pożar lasu? W tym miejscu. A, tutaj. No troszeczkę się pali. Hajcuje się troszeczkę, no hajcuje, no. Nie wiem dlaczego. Wy tak się budujecie dziwnie. Weźmy tak. Dalej chcą się tak budować. Dobra, to zróbmy im po prostu tutaj dwa i tam już nie będę, bo cenne są tutaj te kratki. Oby dziś nie padało, mówisz? Lajka chyba ci dam. Masz. Chłopcu, nie chcę, żeby padało. No jest dobra pogoda, to nie mogę zaprzeczyć. W ogóle też prawdopodobnie zima będzie za niedługo wskakiwała. W oczekiwaniu na karawan. No jak w oczekiwaniu na karawan? O Jezus. Gdzie wy to macie? Wybierz funkcję dzielnicy. Nie no, dzielnicę to oczywiście z tej będziemy tutaj jeździli, no to... Nie ma po co. A pokaż mi zasięg w ogóle tego krematorium. Krematorium ma zasięg wszędzie. O kurde, ale laguje. Dobra, nie, kościół nie wybieraj mi. Wy tu dzisiaj dojedziecie? Pokaż mi, czy dojedziesz tu. O, chłop mi nie da spokoju, nie? No, weź go. A. Ktoś mi powie, że ten dymek też jest zbugowany. O, to tak. Nikt nie widział. Coś chyba wyburzyło się same. Nie wiem, o czym tam mówiliście, widzowie, ale jest spoko. Mamy 4300 mieszkańców. Nie ma tragedii. I prawie na plus wychodzimy. Nie wiem, czy widzicie. Minus 44. Czy będzie po raz pierwszy na plusie? Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Weźmy im, zbudujmy. Dobra, weźmy pomalutku. Weźmy im, zbudujmy tutaj parki. Żeby oni tutaj nie chcieli aż tak parkować. Czy ja tutaj mogę jakąś strefę mieszkalną zrobić? Te domki są dobre, tutaj trzeba tutaj. O. Będzie dobre? Nie, na pewno się wybudują, to się domyślam. Tanie mieszkania. Może nie teraz, tanie mieszkania później zrobimy. Weźmy ten parking, zróbmy, bo to jest kluczowe w tym momencie. Parkingi. Dobra. I parkingów tutaj w ogóle nie mamy. Oni tu parkują. Parkujecie? Coś tam parkują. To może tutaj zróbmy. Tutaj małe zagęszczenie, żeby byli zadowoleni. Ale tutaj na rogu, żeby nie było, że nikt tu nie mieszka, nie? A tak czasami też jest fajnie. O, i w końcu biura się chcą też budować. No i pięknie. Biura na razie zróbmy tutaj przy tej ulicy. Nie wiem, czy tu się zbudujecie tymi biurami, bo to chyba jest za mało miejsca.
Ale warto próbować, nie? Warto próbować. No tutaj oczywiście szkoła, no funkcjonuje, powiedzmy, że jest git. Jak tam wygląda z tymi pracownikami? 127 i już powoli nie narzekacie, okej. Ja bym doszedł do 5000 mieszkańców. To będzie według mnie spoczko. No to bym musiał wybudować takie domy, bo oni z tego nie będą zadowoleni. Bo jak tu się wybudują te większe, no to będzie problem. Delikatny, ale będzie, nie? Tutaj nie jesteście w ogóle zadowoleni, że mieszkacie przy tym. Tu jest duże, nie? Gdzie tu jest szczęśliwość? Nie, no tylko subry internetowe narzekają. Dobra, widzowie, żeby troszeczkę im polepszyć samopoczucie, stracimy 350, ale tylko dlatego, że tu parking postawiłem. I parking musi być git. Okej, oni się tu wybudują, może będą chcieli. Oni chcą parkować dalej tutaj, kiedy to jest takie drogie. Może im zwiększmy delikatnie. Ale będę hamem. Oj, chyba 18 wam dałem. Dobra, ale będziecie narzekać czy nie? Brzmi. Da się oczywiście. Internetowe, stały zasięg służby zdrowia. No wiem, że trochę niestabilny zasięg służby zdrowia, ale bez przesady, no. Na razie wam nie będę drugiego dawać, bo chcę być troszeczkę na plusie za chwilę. Za chwilę oczywiście, bo teraz widzę, że znowu spadło, no. A Jezus Maria, ale wy jesteście natrętni bardzo. Dobra, jak to wygląda? Jest wydajny ten 18 wydajność, okej, za mało pracowników. No dobra, no będzie za mało pracowników, to mnie nawet nie dziwi. Nie przesadzajcie, nie? Zróbmy im jeszcze tutaj taki mały parking. Zobaczę drogą, jak tu pojadę, czy będzie możliwość dania parkingu. Okej, 90 stopni. Zróbmy im taki ukos. Troszeczkę wam wyburzymy domków. Ale później mi proszę nie szkalować tutaj. Okej. I tu powinno być git, okej. Tu jeszcze zrobimy im przejazd. Dobra. I tu bym zrobił całą strefę mieszkalną, nie? I gdzieś tutaj parking trzeba postawić im. Może tu? Taki parking na szybko. Oby parkowali, nie? Mamy raz, dwa, trzy parkingi. No, widzowie, proszę tutaj parkować. Tak jak mówiłem, jeśli masz jakiś pomysł w ogóle na nazwę ulicy albo jakąś nazwę miasta, to śmiało piszcie. I co tu się stworzyło? Jaka ta gra jest czasami zbugowana, taki, ale. O, na przykład taki zemstą mi wyszedł. Chodzi mi bardziej, że nie da się tak normalnie po ludzku połączyć czasami tej drogi. A ja chciałem tak ładnie to zrobić. No dobra, no to zrobimy coś takiego. To też nie jest najładniejsze. Pokaż mi, jakie tu są strefy teraz. No nie najlepsze wyszły. Ale może będzie git. Co tu się dzieje? Dobra, bo będziecie szkalować tutaj oczywiście, że źle. Dobra, jest tak. No niech będzie. Tutaj taki domek możecie, tutaj taki domek, tutaj takie domki. No i git, to aż tak źle nie wygląda, a można się budować. No i to mi się podoba. Mamy 5000 zaraz mieszkańców i będzie zarąbiście. Tu będę chciał przejazd zrobić na inną strefę. Jak to wygląda z tym mi? Już mamy 133, skuteczność już lepsza. Dalej oczywiście pracowników będzie brakowało. No dobrze, zróbmy tą strefę. I rolne będziemy tutaj dróżki dawali, gdyż, ponieważ chcę zrobić oczywiście tutaj strefę mieszkalną, tylko taką wioskę. Wioseczka, która tutaj będziemy ten. Jeśli będziecie mieli jakiś pomysł na nazwę tej wioski, teraz to włączmy, to śmiało piszcie w komentarzach. Tutaj będziemy sobie ją dawali tak, tak, tutaj. I chwilowo to będzie wioseczka. Weźmy sobie, napiszmy Wola Pan Diego. Mam tylko jeszcze, jak chcę zrobić to takiego, to coś takiego. Wola Pan Diego. Jeśli macie jakieś oczywiście pytanie, pomysł, jak nazwać tą wioskę, to śmiało piszcie. Jakie tu możemy przepisy? Opłata za parkowanie? Nie. Progi zwalniające? Tak.
Recykluj świadomość, zużyć energii, to nie. No to jest spoko. Może być. Ten recykling jeszcze można byłoby, nie? Może. Ale na razie może nie. Zróbmy normalnie. Przemysł ogromny mamy. No dobra, jak mamy przemysł, no to oni będą chcieli na pewno tutaj jakiś przemysł ten, to na spokojnie. Ile wody mamy tutaj? Handel wodą to nie, dostępność wody. Przez to leci, ale przez to nie leci. No zróbmy tak, bo ja nie wiem, tutaj jest... Nie da się połączyć tak bezpośrednio. Dziwny. Przez mosty się takie jak nie da? Okej, okay, no jeśli się nie da, to nie będę zaprzeczać, nie? Tu nie mamy dostępności karetek. Czy mamy dostępność straży? Straż? No jest ładna dostępność, to mi się podoba. I policja już gorzej, ale to nie jest chyba czerwone, tak? Bo czerwone jest totalne, że nie ma, a pomarańczowa jeszcze tu mogą dojechać. Czyli nie ma aż tak źle. Marchew chciałem zrobić, zboża i marchew, drewno na wyspie chciałem i węgiel kopalnia, jeśli się uda w tym odcinku. Czyli tak, zboża i marchew, bo marchew i zboża potrzebują żyznej gleby, z tego co pamiętam. Gdzie jest ten przemysł? Żyzna gleba, nie? Tak. Zboża, żyzna ziemia, te dwie rzeczy. I później drewno chciałem tu na wyspie, bo jest bardzo atrakcyjna wyspa, według mnie, tak żeby po prostu zrobić ten przemysł leśny. Ale dobrze, kurczaki zrobiliśmy w mieście, dlatego tu zrobimy teraz... Mogliśmy troszeczkę wyżej zrobić te. Dobra, zróbmy wyżej. Dobra, i teraz jak to będziemy mieli, to... Mamy tu dwie drogi, recykling też będziemy musieli kiedyś zrobić, ale na to trzeba mieć fundusze i w końcu jesteśmy na plusie, 600 na plusie, no i pięknie, to mi się podoba. Teraz musimy i tak zrobić przemysł leśny za chwilę oczywiście, a teraz zboża. Zboża zróbmy sobie tutaj, to będzie chyba dobre. Zboża, okej. Okay. Maksymalnie trzeba zrobić tutaj wszystko. Oczywiście tutaj nie mogę wszystkiego wykorzystać, gdyż ponieważ będziemy tu jeszcze mieli drugą. Na czym najbardziej nam zależy, to jest pytanie, na marchwi. Ok, i tu możemy teraz zmniejszyć sobie dotąd. Ok, i mamy. Dobra, jeśli będziemy mieli zboża, to tutaj marchew dajemy w tym miejscu. Okej, okay. I marchewki oczywiście teraz będziemy musieli rozszerzyć. Mogę strefę? Mogę, dziękuję. Dobra, i teraz pracowników będziemy musieli troszeczkę tutaj narobić. Gruntowa, okej. Okay. Tylko niskie napięcie, no dobra. I teraz tak, jedna gruntowa droga, ona zawsze jest prosta, to trzeba zwrócić na to uwagę, na wsi. I teraz skosy jakieś lecimy. No i spoczko to wygląda, czy tu będą światła? No dobra, niech będą światła już, nie będę nic tutaj kombinować. Tutaj światła nie ma, no i tak ma być. I tu będziemy robili strefę mieszkalną. Zrobimy jakiś malutki handel, tak żeby mieli czym handlować. Gdzieś tu zróbmy taki handel. I tu robimy całą strefę handlową. A czy handlową? Żeby mieszkańcy sobie tutaj mogli normalnie budować. I tutaj druga strefa. No i pyk, ładnie to wyszło. Tu możemy jeszcze jakiś sklepik na rogu postawić. Nie tutaj. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko ogarniało. Czekaj, ile to pracowników? 35 i 38. No to chyba powinni być. Służba zdrowia? No to będziecie mieli troszeczkę problem. Jakbym tutaj ogarnął służbę zdrowia, no tą służbę zdrowia będziemy musieli zaraz postawić. 1000 coś mamy na plusie. Okej. Okay. Dobra, służbę zdrowia weźmy, postawmy w tym tutaj miejscu. Kolejną. Będą państwo zadowoleni oczywiście, nie? Czy karetki będziemy dobudowy... Aha! No i siemanko, nie? No i powiem wam ciekawostka. Tornado się nagle chyba pojawiło, albo ja o czymś nie wiem. No cień oczywiście taki średni. No siema.
chyba dróg aż tak nie będzie burzyło. Ale to idzie w miasto. Halo, policja! Zniknij, przepadnij, maszkaro. Znajdź sobie kogoś innego. Ja pitole. Ja wybudował właśnie tam klinikę. I opili. Strasz, jak to wygląda? Okej. Dobra, weźmy lekko, zatrzymy. Ja będę musiał obserwować te tornado, bo to jest niesamowite, nie? Jeśli to wejdę do miasta, pokaż mi strefy. Się głupio tu postawiły. I to trzeba wymazać, to trzeba wymazać i to. I to. Może tak? Okay. A jeszcze tutaj, no to. Powiem ci, fajnie się tu wybudowałeś. Tylko tu się da chyba zmieścić. No ale dobra, no wyburzę ci to, nie? Bo to się zbudował zarąbiście. O Boże święty, teraz weź to ogarnij. Oby nie stadion, oby nie stadion, proszę. Dlaczego mi to robicie? Tu porwie samochody, czy nie? No siemano. No i po handlu. O! Czekaj, znikło! Jaki fart! Yo, PD! Ale ja mam farta, nie? Znikło w takim momencie! Ja ci kręcę! Ale muszę się... Lepszy dom jak wygląda. No, macie lepszy dom, bo... Pandy to ogarnął teraz i jest dobrze. Czekajcie, czy ty tu jest? Śmieciarek. Wydajność przetwarzania śmieci. Można byłoby to ogarnąć chyba, nie? Ile to kosztuje? 30 tysięcy i opili. Dobra. Ja chciał co innego ogarnąć. Aha. Jak wyście się... Ja zauważyłem, że w SimCity Skylines 2 nie opłaca się robić chyba taki dróg. Po prostu budujesz normalne domy. Tu oni będą mi jeździć. No i przyjeżdżają do roboty. I w końcu ten ruch tutaj jest ogarnięty jakoś. Są tu jakieś korki? Nie ma, bo pan di myśli i wie, jak tu je rozbudowywać. No i mi się to podoba. Recyklingu na razie nie będziemy ogarniać. Jak tu w końcu z tą robotą? Ile to ma? I jest 212. Skuteczność już mamy 100%. No i zarąbiście. Ten przemysł, jedynie te strefy biurowe nie chcą się w ogóle rozwijać. Węgiel. Gdzie my mamy węgiel? Okej, okay, tutaj, tutaj i tutaj. No to węgiel będzie ciężko w tym odcinku, ale strefa tutaj, no, będzie git. Idźmy sobie. Tu będzie dobry przejazd. Dobra. Okej, okay, dostęp do nowego budynku. No to zaraz ten ogarniemy nowy budynek. Ja to zaraz ogarnę. Zobaczmy, co to jest za nowy budynek. Widziałem, że chyba o małym zagęszczeniu. 24 ludzi tylko potrzebujecie. Mało strasznie. I tego się nie da rozbudować. Okej, okay, i pierwsza wycinka. Ale ładne to wygląda. No, troszeczkę się zbugowałeś. O, ej, to jest dobre. Ładnie to wygląda. Ta wycinka będzie naprawdę ładnie wyglądała. To mi się podoba. I wy nagle macie problem. Z czym wy macie problem? Papieru? Nie, nie papier. Za mało klientów. Jak wam to wyskakuje, że jest za mało klientów? Wam muszę budynki dalej stawiać? No dobra. Zapatrzyłem o mieszkanie. Okej, okay, mamy kolejny poziom. Kamień milowy, dziękuję bardzo. Panel postępu, pokaż mi. Poprawia włókien, okien, włókna. Zasobna kontrola zanieczyszczeń. Odblokowano, okej. Okay. Zakaz ciężarówek, no to już... Czyli z tym, co mi tu się odblokowało? Nowe pewnie złoża, tak? Mam zrozumieć. Aha, czyli ropę mamy w tym miejscu największą. Troszeczkę tego nie przewidziałem, bo dużą ropę jeszcze mamy później tu. Tu mamy trochę przemieszkalnej. Kurde, szkoda, że wszystko przemieszkalne jest tutaj. Ten parking jest pełny. No praktycznie jest zapełniony, nie? Weźmy troszeczkę większy budżet. Też jest zapełniony, okej. Okay, no to ja mogę wam powiedzieć. Stawiamy kolejny, jakiś duży parking. Może jakiś nieogromny, ale jakiś duży. Dobra. Włókna potrzebują żyzną glebę. Okej, okay, czyli włókna mógłbym tu postawić. To się zaraz ogarnie. Tutaj można kolejną. Tutaj tak głupio w ogóle. No przy wodzie, no ale... Włókna to nie wiem, czy to była najlepsza opcja. Tu mamy kolejną strefę do zrobienia. No to włókna zrobimy też może w tym odcinku jeszcze. Mam godzinę prawie odcinka, nie? Ciekawe. Okej, okay, mieliśmy zbudować. Okej, okay, ten dom to jest przy małym. No to małe zagęszczenie, no to... Chodźmy tu. Weźmy tu, wybudujmy wszędzie domy.
Budujecie się od razu, czy jak to wygląda? No te duże budynki ciężko tu będzie postawić, szczerze tak. Myślałem od początku, żeby jakoś się w centrum postawić. Ale będzie ciężko, naprawdę. To? Powiedzmy, że będzie git. A wy nie zapotrzebowania w ogóle nie potrzebujecie. A, bo tu będzie problem z tym. Dobra, wyburzyłem im te domki, które już się postawiły. No i oczywiście tu będziemy musieli postawić kolejne strefy mieszkalne. Tak? Powinno być git chyba. Troszeczkę więcej mieszkańców będziemy mieli, będzie zarąbiście. Tu mamy kolejną taką willę, powiedzmy. Mieszkańców zero na razie. Ale samo poczucie wzrasta, no i pięknie. Tu mamy te już większe zabudowy. Okej. Mało tu jest mieszkańców, ale oni się muszą wprowadzić. Jakoś sieci potrzebujecie. No dobra, rozróbmy w końcu to, bo dostaliśmy w ciul punktów. Nie tutaj, rozwój. I telekomunikacja. Gdzie jest telekomunikacja? Telekomunikacja tutaj jest, okej. Wieża telekomunikacyjna ta większa, żeby od razu już mieć. Stacja do sortowania poczty, to ogarniemy później. I weźmy tą wieżę. O kurde, ile koszt utrzymania, ale to sięga chyba na całe miasto, nie? O Boże, jakie to jest ogromne. O, to całe miasto, no i pięknie mi się to podoba. I tak tu nie, już się nie wybudują raczej. To może takie jeszcze zapotrzebowanie? Ale to w ogóle nie spada, naprawdę, to w ogóle nie spada, nie? Dobra, ostatni raz wam tutaj buduję. Wiem, że to już przesadza, bo miałem w ogóle już nie zamalowywać, bo wiedziałem, jaki jest popyt. To zakaz już zamalowywania, ale ja jestem natrętny i dalej widzę, że chcę. Dobra, klientów mamy tu, wieżę telekomunikacyjną już mamy tą większą, więc w zasadzie powinien być dobry internet. I urząd pocztowy bym za chwilę dał 2300 już na minusie i OPD. Ale będziecie państwo zadowoleni? A teraz macie, kurde, ten... Za mało pracowników. Bardziej mi chodzi o mieszkalną. Czekaj, bo to jest dalej ta sama. Okej, to jest dalej ta sama. Czy już jesteście zadowoleni, że jest internet? Happiness? Wysokie podatki was. Okej, no... Tego nie zmienię wam w tym momencie, ale pokaż mi dalej. Brak rozrywek. Brak rozrywek mamy. Zróbmy jakiś park, weźmy i zróbmy. Tu jeszcze wam mogę stawić jakiś park. O. I zaś jakaś katastrofa, przecież ja mam... Gdzie to jest? Pożar drzew. A, tutaj. No to jest blisko miasta w zasadzie. No w zasadzie blisko miasta. To nie da się powiedzieć, ale tu nie przedostanie się, bo tu nie mamy żadnych drzewek do miasta, więc na spokojnie. Ciekawe, że mam 50 FPS-ów w tym momencie. Nie ma stabilnych 60. Ciekawostka, ciekawe dlaczego. Mogę jedynie powiększać te... strefy mieszkalne w tym miejscu. Jak to wygląda ze szkołą? Szkołę chciałem, bo tej nie mamy chyba szkoły. Nie mamy, bo to jest ta szkoła. Czy my będziemy chcieli szkołę pomaturalną? Szkołę pomaturalną można byłoby stawiać już, bo to jest... Jak mamy wykształcenie? Pokażcie mi. Uniwersytet. Ile mamy osób wykształconych? Czy da się to zobaczyć w jakiś sposób? Wykształcenie. Wykształceni mamy 35%, więc w zasadzie byłoby dużo osób, które by chciało się uczyć na wyższym poziomie. I to tylko jeden punkt kosztuje, to zróbmy to. Jeden punkcik. Gdzie taką szkołę można byłoby postawić? To jest dobre pytanie teraz. Gdzie taką szkołę można byłoby postawić? Pocztę za chwilę też zrobimy, poczta by się przydała. Nie mówię, że nie. Bo kopalnie węgiel... Naprawdę. O Jezus, kolejne tornado. Nagle się zaczęły pojawiać wszystkie, kurde, klęski żywiołowe. No po co ci to? A zróbmy na razie 12. Nie przesadzajmy. Patrzmy bardziej na wykształcenie teraz naszych mieszkańców. Trochę kosztuje, nie powiem, że nie. No stawiajmy. I nagle... 2,5 było? Nie wiem, ile tam było. Biblioteka szkoły pomaturalnej. Co ona daje? Większa szansa na ukończenie szkoły. No, większa szansa na ukończenie szkoły, ale ile to kosztuje? 50 tysięcy miesięcznie. Jezus Maria. Dodatkowe miejsca niepotrzebne raczej. To kosztuje 50 tysięcy. A ile sama szkoła utrzymanie? 150 tysięcy, dobra. Wow.
mocne. Dobra, weźmy to jeszcze, postawmy, bo rozklekotam się, nie? Znaczy, my mamy jakąś tutaj... jakiś parking, tak z ciekawości? Nie mamy. Tylko gospodarstwo wchodzi na parking lekko, ale dobra, jak mi to troszkę nie przeszkadza, to spoczko. Tu można przedostać się. No, parki, oni są tu zadowoleni, więc nie patrzę na to, ale tu można było jakieś parki. Dziwnie to bardzo pokazuje tą mapkę, szczerze. Gdzie wam by się przydał parking? Znaczy parking. Pyk? Takie coś? Jesteście zadowoleni, czy jeszcze nie? Nie. No, zaraz znowu będę na minus, bo na razie jest 141 na plusie, więc prędzej bym to powiedział. No, źle to nie wygląda, szczerze, nasze miasteczko. A tornado już było blisko naszego miasta, szczerze. Jak tu jest? Ula mamy praktycznie, okej. Okay. Jakbym tutaj postawił strefę, zatrzymy lekko po prostu i strefę i pokaż mi zanieczyszczenie. No byliby niezadowoleni. Dobra, na koniec tego odcinka zrobimy urząd pocztowy. Wiem, że to nie jest najlepszy pomysł, bo mamy troszeczkę stratę, ale urząd pocztowy na przykład, jak każdy by zauważył, podniesie nam usługi pocztowe. Dzięki temu oni będą chcieli się rozwijać. I to jest według mnie bardzo trafne, co chcę teraz zrobić. I będzie dobre. Ile to kosztuje? 45 tysięcy. Niestety będzie trzeba wydać pieniążki. Zróbmy to do głównej drogi. O, tu nie mogę dać. Okej. Okej. Zróbmy po prostu... Bo oni tak, gdzie nie ma zasięgu, tak, tam gdzie nie ma zasięgu trzeba ogarnąć też. Ale zróbmy po prostu takie podstawowe, czyli tu nie ma, tu. Coś tracimy na te? Nie. No to można stawiać w nieskończoność, tak jak patrzę. Okej. Na tych głównych ulicach by je trzeba. Tu, tutaj, tutaj. Tu można pocztę dać. Okej. Tu im dajmy tą jedną pocztę. No poczty tu będzie trzeba więcej dawać. Tu, w tym miejscu. Weźmy po prostu tu. Na przykład tu, przy głównych drogach. Jeszcze tutaj dajmy. I nie ma źle. Tu można ją dać. W szkole jeszcze, tu, tu, tutaj. W takich głównych drogach bym dawał głównie też. No i chyba spoko to wygląda, nie jest tragicznie. Mogłoby być lepiej. I pokażcie mi teraz, jak będziecie to funkcjonować będzie. O, ale ścinka. Okej. Zróbmy tak. Bo tutaj będzie troszeczkę większe trzeba postawić. Kurde, te tanie mieszkania byłyby dobre, ale no nie mają zapotrzebowania teraz. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, nie? Tutaj damy jeszcze to, a oni teraz nie będą chcieli się budować. Kurde. Z tymi małymi mieszkaniami jest naprawdę troszkę problem. Jak to wygląda? Jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić, bo ten pocztę zrobiłem. Jeszcze zobaczmy wydajność tej poczty. Furgonetki. Czy wy będziecie potrzebowali? Pokaż mi pocztę. Komunikację, jakość sieci, zasięg technologii. Jest osobne? Jest osobny do poczty. Ok. Placówki pocztowe. No, zasięg macie wszędzie. Teraz pytanie, czy wyrobią furgonetki? Zobaczmy tak. Pracownicy są. Pojazdy w użyciu są. Czyli tego nie potrzebujecie, zapewnia przestrzeń dla większej liczby przesyłek. Nie znikło. Pocztowych 5000 i pojemność większa. Jakie mamy zapotrzebowanie? To ma 10 czy 100? 100 tysięcy. A ile w mieście jest poczty? 20 tysięcy, no to na luzie. Teraz pytanie, ile furgonetek będzie chciało wyjeżdżać, bo jazdy w użyciu są jeden. Nie wiem, czemu nie ma więcej. No chyba, że nie potrzeba, no nie wiem. Tutaj mamy 90, więc troszeczkę bym powiedział, że mało chodzi do szkoły, ale tu patrzmy na szkołę. Tu mamy 210, ok. I tu jeszcze była druga szkoła. Tu mamy szkołę 721, no to jest mocne. Bo szkoła podstawowa to najwięcej, muszą jeszcze ukończyć, nie? Znowu godzinny odcinek wychodzi, nie? Hehe. Ale wy takie lubicie, mam nadzieję.
Tu będzie szkoła pomaturalna, czekajcie. Nie, uniwersytet w tym miejscu postawimy. Uniwersytet musi być w centrum. Więc to już tak od razu wam oznajmiam. Więc tu będzie uniwersytet w centrum. I teraz strefę mieszkalną bym stawiał tutaj, nie? Dobra, tutaj na pewno się wybudujecie. Tutaj też wiem, że się wybudujecie. Już będzie wam gorzej, nie? Ale też będziecie chcieli się wybudować, więc to jest na spokojnie. Jak tam przemysł wygląda? Macie full ludzi, nie? Jest full. Potrzeba pracowników, mam zrozumieć, tak? Czy co? Za mało klientów. Okej, czyli pracownicy są, czyli troszeczkę przemysłu, żeby ludzie mieli gdzie pracować. I też powinien nam się, o kurde, 5 tysięcy na minusie. No, trzeba to będzie jakoś szybko odrobić. Mamy tylko 2 miliony kasy, no. Niebezpiecznie się robi powoli. No nie, no nie aż tak, przesadzam. Zróbmy oczywiście tutaj drogę. Też trzeba pamiętać, że tu mamy wysypisko, więc trzeba o tym pamiętać. Dobra, i tutaj cały przemysł robimy. Patrzymy. Najpierw zróbmy jedną strefę. Okej, wybudowało się całe? I znowu skakuje. Dobra, to jeszcze zróbmy jeden szlaczek. No, powinno zmalało. No i zmalało. Git. Mamy tutaj wszystko, przemysł zrobiony. Zobaczymy, czy będziemy na tym jeszcze zarabiać dodatkowo, czy to się zwiększy. Oni się muszą wybudować, więc jak się wybudują... Znowu wzrasta, no patrz. To za melepety. No dobra, macie tu jeszcze. Tu jeszcze wam wybudujemy. Tu jeszcze będziecie mieli. Oni są chętni bardzo do tego. Dobra, żeby nie za dużo, bo już przesadzam. Zobaczymy, ile podrośnie kasa. Było 4,5 tysiąca, więc poczekajmy chwilę. Zobaczymy, o ile wzrośnie. Na pewno wiem tyle, że na pewno trzeba jeszcze tutaj zrobić. I tutaj zróbmy tak. I już więcej teraz nie daje, jak się wybudują. Okej, dostępny jest nowy budynek. I go już postawimy na starcie, żeby nie zapomnieć w przyszłym... O, to jest większe. I to jest co to jest? Ogród epikurejski. Epikurejski ogród i on jest przy większej zabudowie i on lubi tutaj. Okej. Okay. Ten urząd pocztowy troszeczkę mi zepsuł. Dobra, czyli gdzieś najlepiej tu byłoby postawić. Jaki to ma zasięg? Samo poczucie. W 750 metrach. Atrakcyjność. Całe miasto plus jeden. No i pięknie. No i mi się to podoba. Tu go postawmy. Jeszcze postawimy tutaj takie budynki. O. Tu on był zadowolony. I tu będą z tyłu biura. Tak, tak, ale nie potrzebujecie jak zwykle biur. Dobra. Ile tego przemysłu się postawiło? Pokażcie mi. Już się kończą budować i o ile mi wzrosło? No prawie w ogóle. Oh my god. No tutaj nie będę im przeszkadzać. Jak wam idzie? O może tak. Czy na coś narzekacie? Czy jest tu jakieś narzekanie? Za mało pracowników. Ale to tylko 27%, to nie ma problemu. No spokojnie, chłopaki. Jeszcze tutaj wam taki jeden budynek się postawi. Będziecie trochę mieli odległość, ale powinno być git. Czy ten punkt zbioru niebezpiecznych odpadów to jest niby dobre? Wydajność przetwarzania śmieci o tonę. Niby dobrze by było. Zróbmy to, bo to będzie dobre, te przetwarzanie. I wejdźmy sobie w to, żeby troszeczkę to powiększyć. Mogę? Okej, dziękuję. I troszeczkę mamy więcej, mamy 1500 ton ponad. Przetwarzanie mamy 1,64, więc jest git. Średnie, wszystko średnie jest zanieczyszczenie. No ale tu nie będziemy mieli jakiegoś dalszego wpływu na to. I nasze miasto się tak rozrosło, że spadło mi z 60 stabilnych klatek na 50, więc w przyszłym odcinku znowu będzie trzeba coś prawdopodobnie wymyśleć, albo... A nie, to jest po prostu dlatego grafika tak szaleje, bo... Teksturki się nie umiem wszystkie wczytać, dlatego, bo jak sobie normalnie przechodzę gdzieś tutaj, to mam 70 fps-ów. No dobra, niech będzie. Dobra, widzowie.
W tym odcinku wydaje mi się, że wszystko zrobiliśmy, co powinno być. Kasa nagle do przodu, patrzcie. Albo to jest od jakiejś godziny może zależne, nie mam pojęcia. Napiszcie najwyżej w komentarzach, jeśli macie jakieś swoje sugestie, będę bardzo ciekaw. Bo tutaj widzę, że handel działa ładnie. Jeszcze zanim zakończymy, chciałem zobaczyć jedną fajną rzecz. Bo mieliśmy taką ładną jedną statystykę usługi. I tutaj usługi mamy tak, że drogi zarabiają. Okej, okay, nie wnikam, ale produkcja, o. Mamy tak, w tym momencie drewno, nie mam deficytów żadnych, kamień mamy deficyt, żywność, widzę, że żywność by się przydała, żeby więcej jej było, to będzie trzeba kiedyś ogarnąć jeszcze w przyszłym odcinku może, bo zboża wszystko produkujemy, ale to nie jest takiej ilości, jakby tutaj chcieli, widzę, więc na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Na pewno mamy troszeczkę nadwyżki, jak można zauważyć, i będziemy to sprzedawać i trzeba to też ogarnąć, żeby w przyszłym odcinku troszeczkę powiększyć te wszystkie strefy, żeby też mieć nadwyżkę i móc na tym zarabiać w jakiś sensowny sposób, więc tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Bardzo dużo zrobiliśmy, prawie 8 tysięcy mieszkańców, więc jest bardzo dobrze. Oczywiście oni dalej narzekają. No niestety w kolejnym odcinku będziemy mieli kolejne problemy, które będzie trzeba rozwiązać. Więc tyle ode mnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę, subskrypcję, a ja lecę montować odcinek CityHacków drugi, trzeci. Więc trzymajcie się i do następnych odcinków. Na razie, cześć, bye!